Wczoraj mieliśmy możliwość obejrzeć live ArenNet na temat housingu, a ten materiał będzie lekkim omówieniem tej transmisji. A co ciekawe, wydaje mi się, że możemy dostać całkiem przyjemny, rozbudowany i pozwalający na wolność system dla entuzjastów budowania. Następnie po szybkim omówieniu luźno powiem kilka zdań od siebie, co szczerze myślę o tym systemie. Serdecznie zapraszam. Live zaczynamy od omówienia i zaprezentowania sposobu wejścia do Homestand, czyli Conjured Doorway. Owe drzwi będą widoczne przez wszystkich graczy na mapie, przejść przez nie będą mogły tylko osoby w party. Więc jeżeli w takowym nie jesteście, gra wyświetli wam możliwość dołączenia do powiązanej z nimi grupy. Co ciekawe, jeżeli jakiś gracz zacząłby wam trollować podczas mety czy podczas jakichś wydarzeń, owymi drzwiami, czyli po prostu zacząłby je stawiać, spokojnie możecie je ukryć, co jest dobrym posunięciem, bo takowe sytuacje zapewne nagminnie będą się pojawiały, czytaj Aviator Box czy randomowe teleporty na skrzyniach. Dalej to będzie irytujące, ponieważ każde drzwi trzeba będzie osobno wyłączać, więc mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się jakaś specjalna opcja do wyłączenia widoczności drzwi innych graczy. Inną opcją na wyłączenie widoku owych drzwi jest zablokowanie gracza, wtedy jego drzwi nie są widoczne w grze. Kolejna nowość, która zmieniła się w stosunku do poprzednich materiałów, jest zbieractwo w Homestand. Do tej pory dostaliśmy informację, że szybkie zbieranie nodów będzie dostępne dopiero za jakiś czas, przy okazji innych aktualizacji. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że będzie ta opcja od początku, ale będzie ukryta za masterkami. Także każde skupisko nodów będzie miało swój przyrząd do natychmiastowego zbierania materiałów, będzie można wybrać, jaki glyf chcecie użyć z aktualnie posiadanych podczas zbierania materiałów. Kolejny system to Refiner, jest to sposób do zbierania specjalnych materiałów służących do craftingu dekoracji. Wymieniając różnego rodzaju materiały możecie kupić 200 maców tygodniowo. Jest także opcja wydania na to golda, jednak opcja ta będzie ograniczona do 299 materiałów na tydzień. Oczywiście nie ogranicza się to tylko do drewna, będą także rudy czy inne materiały do wymiany, więc ostatecznie tych maców tygodniowo nie będziemy robić tylko 200 lub 300, a raczej w okolicy 800-900, a może więcej. Niżej znajdziemy opcję do zwiększenia tygodniowego kapa, więc spokojnie można sobie rozwinąć Refinera, by limit był trochę wyższy, co pozwoli wam na szybsze zbieranie tych specjalnych elementów craftingowych. Dobrze, jednak jak będzie działał sam crafting? Tutaj nie będzie trzeba rozwijać nowej specjalizacji crafterskiej. Wszystko będzie ukryte za masterkami. Jest to tak zrobione, by handiwork, czyli nowa dyscyplina, była dostępna na wszystkich postaciach. Czyli za granie w open world, strajki, rajdy, wszystko to, co będzie w Gentirze, będziecie rozwijać ten system mastery, po prostu go ekspiąc. W grze będą dostępne różne receptury, które będziesz zdobywać na dziesiątki sposobów, od open worldu, przez rajdy, kończąc na achievementach. Jest to spoko opcja, ale wydaje mi się okupiona jednym problemem, o którym pogadamy na końcu materiału. Co fajne, wchodząc do czyjegoś domu i widząc dany przedmiot, będziemy pewni, że ej, coś tam podziałał w gierce, zrobił tego bossa, na przykład, nie wiem, na CM-ie i zdobył specjalne, trudne krzesło czy jakiś obraz, o ile oczywiście na CM-ach będą ekskluzywne receptury. Co ważne, wszystkie te receptury są oczywiście połączone z kontem. Kolejna sprawa to bonusy za parkowanie postaci oraz czy warto to robić. Za siedzenie w Homestand dostaniecie 20% expa do open worldu oraz 8% expa do reward tracka na PvP i WVW. W czym te wartości mają się zwiększyć, ponieważ pojawi się jeszcze jeden poziom mastery. Wiele osób ma postacie zaparkowane na różnych chestach, dzięki czemu zarabiają. Wydaje mi się, że nie trzeba będzie rezygnować z tej opcji. Tam skąd weszliście do Homestand, tam możecie wrócić po wyjściu. Lokacja się zapisuje. Ale czy będzie to tak bezbłędnie działać, trzeba już sprawdzić, gdy dodatek wyjdzie. Czy po wyjściu z gry dalej będzie można wrócić w poprzednie miejsce? Tego do końca nie wiemy. Dalej nowości są bardziej kosmetycznymi bzdetami, jak możliwość głaskania mountów w zagrodzie, a co do ich wyglądu, będzie on ustawiony prosto z postaci, na jakiej jesteśmy. Następna i chyba najważniejsza kwestia to budowanie. Na starcie, jak wejdziesz do Homestand, dostaniesz dom, który jest już umeblowany. Czyli dostajemy meble na start. Dodatkowo cała trawa, która jest na zewnątrz, także jest dekoracją, którą można usuwać czy przesuwać.
Dekoracje możesz ustawić jak tylko chcesz. W powietrzu, pod ziemią, pionowo, poziomo, pod jakimi kątami chcesz oraz jak tylko zechcesz. Co ważne, można także dekorować pod wodą. Dodatkowo możesz zmieniać wielkość ozdób, co także jest istotną sprawą. Więc faktycznie porównując do pierwotnego systemu budowania z Guildhalla jest niebo a ziemia. Osoby lubiące tego typu zabawy będą mogły tworzyć naprawdę ciekawe rzeczy. W trybie budowania dostajemy trzy kategorie: stawianie, modyfikowanie oraz usuwanie. Każda z tych opcji jest rozwinięta tak, by wszystko było intuicyjne i pozwalało z jak największą precyzją ustawiać dekoracje. A jeżeli znudzi Ci się miejsce, gdzie jest stół, nie musisz go usuwać, możesz po prostu zmodyfikować jego pozycję czy wielkość. Innym ciekawym systemem jest X-Ray, który pozwala na podświetlanie wszystkich dekoracji. Jest to szczególnie przydatne, gdy jakaś dekoracja jest w większości pod ziemią. Tryb budowania ma kilka opcji. Pierwsza to stawianie, druga to przesuwanie w każdym kierunku, trójka to obracanie w każdym kierunku i czwórka do zmiany skali dekoracji. Bardzo podobnie jest w trybie modyfikacji, jeżeli chodzi zaś o tryb usuwania, tutaj działa on tak samo jak w Guildhallu. Następne ciekawostki to na przykład źródła światła. W zasięgu wzroku będziesz widział maksymalnie 27, co nie znaczy, że nie będzie można ustawić ich większej ilości. Inna kwestia, że w Homestand może zmieniać dzień na noc i odwrotnie. Także jeżeli ktoś będzie chciał pobawić się w robienie swojego własnego klimatu za pomocą oświetlenia, będzie to jak najbardziej możliwe. Inna kwestia to alty. W zależności od wagi armora będą one stały w innych miejscach. Jeżeli zagadamy z nimi, będzie można ich poprosić o podążanie za naszą postacią. Kolejna nowość w kwestii modyfikacji działania naszej instancji to możliwość wyłączenia obrażeń od upadku, glidingu czy mountów, co wydaje mi się może być fajną sprawą w kwestii jumping puzzli. Puzzli, które mam dziwne wrażenie, będą pojawiać się w tym trybie w dużych ilościach, tak samo zresztą jak jakieś różne trasy do wyścigów. Daje to fajne możliwości do tworzenia wydarzeń dla community, co wydaje mi się dosyć mocno wykorzystam na Twitchu, także zapraszam. Co ciekawe, jeżeli zaprosisz ludzi do swojego homestand i z niego wyjdziesz, nie zostaną oni wyrzuceni. Także to na pewno jest na duży plus. Możecie wywalić z gry, możesz sobie iść, a twoi znajomi dalej będą mogli się tam bawić. Inna ciekawostka pokazana przez twórców to możliwość modyfikowania dekoracji, jak wsadzenie interaktywnej w nieinteraktywną, co skutkuje stworzeniem nowego krzesła, jak na przykład zrobili to Devsi na live, tworząc z kamieni krzesła, co jest świetną sprawą pozwalającą na wiele fajnych, wymyślnych pomysłów i możliwości. I powiem szczerze, ten system wydaje mi się spełnia wszystkie takie moje potrzeby housingowe. Są rzeczy, które mogły zostać zrobione inaczej, lepiej. Jak na przykład to, że dane dekoracje z bossów mogłyby być jednorazowego użytku, by bardziej skłonić graczy do farmy bossów, ponieważ boję się, że ludzie dość szybko stracą potrzebę chodzenia na owe wydarzenia, gdy zdobędą potrzebne receptury. Sam live mógłby wyglądać o wiele lepiej nawet poprzez sam fakt lepszych mikrofonów, bo serio to była totalna porażka. To jak to trzeszczało, gdy głośniej mówili... Więc sumując, jest to zwykły, ale dobrze zrobiony housing, co trzeba zaznaczyć, które daje Ci z tego co widać dużo możliwości, jeżeli nie myślisz szablonowo i chcesz eksperymentować z wyglądem Twojej działki. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie lubi takich systemów i zabaw, nie pokocha ich w Guild Wars 2. Ale jeżeli jesteś osobą, która lubi budować i dekorować w MMO, raczej będziesz się świetnie bawić w Homestand. Tym bardziej, że jego zdobycie nie jest trudne i zdobędziesz do niego dostęp na samym początku dodatku. Inna ciekawa kwestia to fakt, że daje to wiele fajnych możliwości dla community w kwestii zabaw czy giveawayów, co sam będę zapewne mocno wykorzystywał, także zapraszam na Twitcha czy YouTube'a. A fakt faktem jest szansa, że przyjdzie nam do gry wiele nowych osób zaciekawionych housingiem, jeżeli on będzie faktycznie dobry i pozwalający na wolność tworzenia. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam na Twitcha, gdzie dzieje się zdecydowanie najwięcej kontentu, link w opisie. Dajcie łapkę oraz suba, by być na bieżąco z nowymi filmami oraz by wesprzeć rozwój kanału. Mówi do Was Cizu, hej!